Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z Reddit Online na moim kanale. No i dzisiejszy odcinek jest to odcinek z nowości plus informacji o nadchodzącej aktualizacji do Reddit Online. Tydzień jest bardzo fajny, jest to tydzień kolekcjonerów, o czym zaraz się przekonacie co jak z tego filmu, ale zanim to muszę zacząć od informacji na temat tej nadchodzącej aktualizacji, bo jest to naprawdę dosyć ciekawe. Na stronie Rockstar Newswire w najnowszym artykule dali też taki podpunkt: następna aktualizacja Red Dead Online. I pojawia się taka informacja: w ramach letniej aktualizacji Red Dead Online wszyscy gracze o elastycznym kręgosłupie moralnym będą mogli wziąć udział w wielu nie do końca legalnych przedsięwzięciach. Wśród nich znajdzie się rabowanie domostw we wszystkich pięciu stanach w grze swobodnej oraz inne sposoby na wzbogacenie się. Jak przy każdej dobrej okazji, nie będziecie musieli wydać wcześniej ani grosza. Wypatrujcie też nowych nagród za członkostwo w klubie. Więcej informacji już wkrótce. No to dużo nam ciekawych rzeczy powiedzieli. Nie słyszę nic. Nie widzę tutaj nic na temat misji fabularnych do Reddit Online. Nie wiem, czy one się w takim razie pojawią, czy nie, ale wiemy, że będą mogli wziąć udział w wielu nie do końca legalnych przedsięwzięciach. Wielu nie do końca legalnych przedsięwzięciach. Wśród nich znajdzie się rabowanie domostw we wszystkich pięciu stanach. Czyli spójrzcie. Lemoine, New Haven, Amberino, West Elizabeth i New Austin. W każdym stanie podobno będzie rabowanie domostw. Nie wiem, na czym to będzie polegać. Nic też nie pisze, że to będzie w ramach roli. W ramach jakich to będzie misji, czy pobocznych, czy jakich? Tego nie wiem, ale chociażby w Ambrino będziemy rabowali domostwa. To jest ciekawe, bo tu nie ma właśnie za dużo. No i wiele innych nielegalnych przedsięwzięć, więc to może być dużo ciekawych rzeczy. No nie wiemy za bardzo, co to będzie. No ciężko powiedzieć, ale zapowiada się naprawdę ciekawsza aktualizacja do gry. Oraz dowiedzieliśmy się również, wypatrujcie tych nowych nagród za członkostwo w klubie. A co za członkostwo w klubie, to ono już wygasło. Więc nie wiem, czy osoby, które ukończyły tą przepustkę bandyty w całości, otrzymają jakieś nagrody dodatkowe. Czy to jest informacja o tym, że do nowej przepustki posiadacze będą mieli konkretne nagrody? Tego nie wiem. Dopisali również więcej informacji już wkrótce, więc teraz chcą nas informować o tej aktualizacji. Więc szykuje się na pewno większa aktualizacja, jak tak dawkują te informacje. No bardzo ciekawie to wszystko wygląda. No nic więcej poza tym, co wam przeczytałem tutaj, nie wiem i powiedziałem. Będę was oczywiście, jak każda tylko informacja na temat nowej aktualizacji się pojawi, to będę was o niej informował. A teraz przechodzimy do tego tygodniowych nowości, które również są bardzo ciekawe. Dodatkowe nagrody za kompletne kolekcje oraz podwójne dolary IPD za serię wyróżnioną, premie i zniżki dla kolekcjonerów i nie tylko. Czyli to takie główne streszczenie tego tygodnia. I przechodzimy do szczegółów. Madame Nazar nagrodzi w tym tygodniu odważnych kolekcjonerów za determinację i uważne oko, płacąc 1,5 razy więcej dolarów za sprzedaż kompletnych zestawów. I to jest bardzo dobra premia, no bo taki zestaw monet w tym tygodniu sprzedacie sobie za 750 dolarów, więc jak tylko macie nagromadzone jakieś kolekcje, chociażby jedną, to lećcie do Madame Nazar. Nie przegapcie tego. No bo naprawdę warto sobie to załatwić w tym tygodniu.
samo odkrywanie przedmiotów kolekcjonera zapewni zaś 2 razy PD roli. To jest aż śmieszna premia, ponieważ wbicie levela kolekcjonera na maksymalny jest bardzo proste i bardzo szybkie. A jak ktoś ma premię 2 razy ekstra przy tym, no to nie wiem, kurczę, za 1,5 godziny masz rolę na maksimum wbitą. Jeśli się po prostu z mapką pozbiera przedmiotów, więc bardzo, bardzo łatwo. Jeśli nie macie tylko kolekcjonera jeszcze wbitego, no to w tym tygodniu to róbcie, bo nie będziecie mieć przez najbliższy czas takiej okazji, żeby tak szybko to zrobić. Jeśli na przykład was ta rola nudzi, a chcecie sobie ją wbić, to róbcie to koniecznie w tym tygodniu. Kolekcjonerzy mogą też liczyć na szereg prezentów. Wszyscy kolekcjonerzy otrzymają 3 karty tarota, bardzo przyjemny prezencik dla każdego, kto jest kolekcjonerem, a ci, którzy nie osiągnęli jeszcze 20 rangi, dostaną 1000 pederoli, więc jeszcze bardziej was to jak gdyby przyspieszy wam wbicie 20 rangi kolekcjonera. Kolekcjonerzy, którzy zdobędą więcej niż 5 rang lub mają rangę wyższą niż 15, no ja mam, więc rangę wyższą niż 15 otrzymają za darmo mapy kolekcjonera, to jest akurat średnie, i 2 mapy skarbów. I to jest bardzo dobry prezent, bo tak naprawdę jesteście kolekcjonerami na wyższym niż 15 levelu. Wystarczy, że się logujecie w tym tygodniu do gry i otrzymujecie 2 mapy skarbów, a to jest dużo kasy i dużo złota. Więc dla samego zalogowania w ogóle warto w tym tygodniu grać. Wszystkie nagrody zostaną dostarczone do 16 czerwca, już nas poinformowali, dość długo im to widać zajmie, nie wiem dlaczego tak, ale powinno to być, bo raczej to dają. W GTA był problem, że coś nie dawali, jakieś kasy za skoki, ale tutaj w Red Dead Online raczej tak się nie przytrafiło mi nigdy i raczej zawsze to po jakimś czasie dają te nagrody, które mówią. Do tego w tym tygodniu mamy 2 razy więcej dolarów i PD za serię drużynową. W tym tygodniu zbierzcie najbliższych sojuszników i działajcie razem, by zarobić w serii wyróżnionej, która promuje współpracę w różnych trybach dla 4 drużyn. Na przykład przejęcie terytorium, dobrowy arsenał, grabież i drużynowe strzelaniny. W nagrodę za natychmiastową rywalizację w tym tygodniu wszyscy otrzymacie 2 razy więcej dolarów i PD. Wygrajcie serię wyróżnioną, by otrzymać darmowy kapelusz z maksymalnie 15 rangi, który zostanie wam dostarczony do 16 czerwca. Średnie to jest, ponieważ z tego kasy tak czy siak nawet przy tej premii razy 2 jest bardzo mało, więc to się nie opłaca grać. Tą serię wyróżnioną możecie sobie wejść tutaj. No jak byłoby złoto razy 2, to już byłoby lepiej. Najlepiej jakby było wszystko poopremiowane razy 3, to wtedy rzeczywiście to jest warte gry. Ale dla samej przyjemności można sobie w to grać, jak już nie ma się co robić w Red Dead Online. Dalej mamy zniżki. Wyruszcie na drogę eksploracji i intrygi ze zniżką Madame Nazar. Obniża w tym tygodniu cenę torby kolekcjonera o 5 sztabek złota, a więc rolę kolekcjonera nabędziecie w tym tygodniu za jedyne 10 sztabek złota. To jest bardzo tanio. Więc koniecznie bierzcie, jak jeszcze tej roli nie macie, ale już pewnie ją macie, bo ciężko by tej roli nie mieć. Oferuje też 40% zniżki na łopatę, wykrywacz metali i udoskonaloną rolnetkę. To są wszystko przydatne rzeczy. Udoskonalona rolnetka trochę mniej, to już jak kto lubi, ale łopata i wykrywacz metali to są podstawowe przedmioty, żeby dobrze zarabiać na kolekcjonerze, to musicie sobie to zakupić. I 40% zniżka właśnie wam to w tym pomoże. Naprawdę warto z tą zniżką zakupić te przedmioty, jeśli jeszcze ich nie macie, a także 30% zniżki na maczetę Aguila. Idealne wyposażenie dla doświadczonych w sztuce i tajniki kolekcjonowania. Rynsztunek dopełnia stroje kolekcjonera, teraz tańsze o 30%. To jest słaba akurat zniżka, bo stroje kolekcjonera nie są za ciekawe. Te 30% to też nie jest jakoś dużo.
takie 40 czy 50 to już bardziej byłoby coś. Tymczasem stajnie wszystkich pięciu stanów oferują 30% zniżki na konie Krilo oraz 40% zniżki na lampę dla konia, a rusznikarze 40% zniżki na pasy na broń. A więc teraz muszę Wam to wszystko zaprezentować, czyli myślę, że podjadę do Saint-Denis i nie będę płacił za szybką podróż. Na razie można byłoby podjechać do krawca, następnie do rusznikarza, a od rusznikarza podjadę do stajni pokazać Wam tamte zniżki i będę już zakończał odcinek właśnie ten z nowości. No, dość obfity jest ten tydzień, można tak powiedzieć. Najlepsze oczywiście są te rzeczy, które dostajemy za samo zalogowanie się do gry, będąc kolekcjonerami. Ci, co mają nabitą już 15 rangę kolekcjonera, to rzeczywiście mogą się cieszyć z dwóch map skarbów. Dostarczyli nam nowych informacji o nowej aktualizacji, które są bardzo ciekawe. Nie wiem, jak będzie wyglądało plądrowanie czy napadanie na jakieś domy, domostwa. To będzie bardzo ciekawe i bardzo ciekawe jest dla mnie to, w jaki sposób to będziemy realizować. Ale dobra, ja już tutaj wchodzę do tego sklepu. Zobaczycie, jak wyglądają teraz sceny tych stroj kolekcjonera po obniżce. Są one tutaj, stroje. I trzeba dojść do stroi kolekcjonera. Albo najlepiej obejrzyj wszystkie stroje i stroje kolekcjonera. A więc ten strój nabędziecie w tym tygodniu za 175 dolarów, ten za 243 dolary, ten za 312 dolarów i ten za 381 dolarów. I tak, nie wiem, no to musi się komuś po prostu podobać taki strój. Ja sobie tego raczej nie będę kupował, bo chcę mieć tą ładną sumę 10 tysięcy dolarów. Jak na razie, jeśli komuś się te stroje podobają, to niech sobie kupi któryś z nich, zawsze lepiej z tą zniżką niż bez tej zniżki. Dobra, teraz jedziemy do rusznikarza, bo są przecenione wszystkie pasy na broń i to o 40%, więc lepiej niż te stroje. Ale pasy na broń też nie są takie drogie. Mapa i rusznikarz jest tu dzisiaj wyjątkowo, no nie do tego Valentine, jak zawsze w moich odcinkach z nowości, no ale miałem obóz strasznie blisko i nie było już sensu płacić za szybką podróż. Strasznie mnie ta aktualizacja ciekawi, no bo za darmo tak o tego nie dadzą tych, mi się wydaje, tego plądrowania, napadania, bo tam było z tym Guido Martelli, tworzenie jakiejś siatki przestępczej wcześniej, teraz nowe informacje o plądrowaniu domów, no więc to będzie wszystko właśnie, nie wiem, nie mam pojęcia, w jaki sposób to będzie działało, bo dalej mało wiemy bardzo, ale napisali, że kolejne informacje już wkrótce, więc chociaż z misjami z Telegramów też napisali, że już wkrótce pojawią się kolejne. Minęło pół roku i żadnej informacji na temat, jak chociażby jednej misji z Telegramów, nie widać. I to mnie denerwuje. Nie wiem, czy kiedykolwiek w ogóle one jeszcze dojdą do gry. Tak wyglądają ceny. Jeśli chcecie sobie to zobaczyć, to sobie zatrzymajcie. No tanio to jest. No zobaczcie, taki możecie sobie za 7 dolarów kupić, za 6. Tutaj za jedną sztabkę, no ale i tak to jak gracie w Red Online trochę długo, to powinniście to mieć kupione tak jak chcecie. Można sobie to kupować na spokojnie, bez zniżki, jakoś dużo pieniędzy nie stracicie. I jeszcze do zaprezentowania cen po obniżkach jest stajnia, bo tam również mamy przecenione jakieś konie i chyba o 40%.
A w ogóle nic nie mówią na temat tego, czy razem z aktualizacją się pojawi nowa przepustka. Poza tym, że tu było nagrody klubowe, posiadacze, nie wiem. Dziwnie oni to piszą, strasznie. Bo w ogóle najciekawsze jest też to, że w języku angielskim, jak się to czyta, to inne zdania, w ogóle trochę z innym znaczeniem nawet wychodzą, więc to po takich krótkich opisach dziwnych ciężko cokolwiek stwierdzić. No ale bardzo dobrze, że jest jakakolwiek informacja, jakiś odzew, że coś tam się dzieje jednak. I są to konie teraz przecenione wielozadaniowe, Krilo, i to są konie kolekcjonera. Raczej mi się nie podobają, ale za $665 takiego konia to bardzo, bardzo dobra cena i nie wiem, czy sobie go nie kupię. Ale nie. Bo ja w przyszłości będę nagrywał tak, jak Rockstar powiedział, że już wkrótce będą nowe misje z Telegramów, tak ja wam powiedziałem 4 miesiące temu, że już wkrótce będą nowe filmy z znanymi końmi. I do dziś się taki film nie pojawił, ale zapewniam was, że będzie taki film. Ale musicie poczekać sobie jeszcze kolejne 4 miesiące. Dobra, to byłoby już na tyle w tym odcinku z nowości z Red Dead Online i cześć.